wschodniej. A dzisiaj, słuchajcie, ponieważ tematem jest Jowisz, to powoli, myślę, przez tą pierwszą godzinę, żebyśmy się obudzili, przejdziemy sobie tak na luzie przez tranzyty Jowisza. Zobaczymy, czy wystarczy nam czasu na jakieś przykłady z sali. Myślę, że będziemy się po prostu spokojnie dzisiaj Jowiszowo rozwijać. Dużo już o Jowiszu powiedzieliśmy, da, jakby wczoraj, ale ja zawsze muszę zacząć od początku. Nie wiem, dlaczego tu jest taki click to add text, nie, generalnie, ale chyba musi to zostać. Zniknęło. Aha, zniknęło, słuchajcie, coś mi się udało na oświcie. Jak wiecie, słuchajcie, ja zwykle, czekajcie, a może zrobimy w ogóle pokazanie tej prezentacji, czekajcie, generalnie. Tak, to nie jest tak, że jestem mistrzem, słuchajcie, prezentacji. Szczerze ich nie lubię, ale musimy coś mieć, na czym będziemy się, na co będziemy się patrzeć. Zwykle robię tak, że jak mówię o jakiejś planecie, zaczynam od początku. Tak, od początku zawsze dobrze jest zacząć, żebyśmy mieli sprecyzowany temat i żebyśmy wiedzieli, co mówimy. Ten horoskop, który tutaj widzimy, jest horoskopem zwanym Thema Mundi, czyli horoskopem pewnego klasycznego, pierwotnego układu świata. I bardzo go lubię, ponieważ uważam, że tak naprawdę zawiera w sobie całą astrologię i jeżeli chcemy się astrologii uczyć, to nie ma sensu zaczynać od kupienia podręcznika, tak? Albo zaczynać od, nie daj Panie Boże, forów astrologicznych, gdzie zaraz Was postraszą i poradzą Wam, kiedy obliczyć sobie horoskop śmierci, rozstania z partnerem albo bankructwa. Nie? O wiele lepiej, słuchajcie, jest wyświetlić sobie ten horoskop i spokojnie go sobie przemyśleć. Wziąć flamasterki, obrysować go sobie, powiesić na lodówce albo w kalendarzu, jak to lubi, tak żeby mieć go stale przed oczami. Dlatego, że kiedy mówimy o znakach zodiaku, kiedy mówimy o domach, kiedy mówimy o aspektach, to tak naprawdę mówimy o proporcjach tego horoskopu, tak, który zawiera w sobie klasyczne przyporządkowanie planet do znaków zodiaku oraz klasyczne relacje i układy pomiędzy tymi planetami. I teraz my wiemy, że ten jakby rysunek pochodzi z czasów, kiedy nie byliśmy jeszcze w stanie zobaczyć innych elementów horoskopu, czyli Plutona, Urana i Neptuna, co nie znaczy, że ich nie było. Tak? Nie byliśmy po prostu w stanie ich zobaczyć, uwzględnić, w związku z czym jakby nie mam żadnego problemu z rozszerzaniem tego rysunku o generalnie planety, które są nowymi nabytkami w naszym astrologicznym instrumentarium. Tak? Natomiast jeżeli przystępuję do interpretacji horoskopu osobistego, urodzeniowego, to pierwszą jakby taką bazą, prawda? Pierwszym fundamentem, do którego się odwołuję, są te władztwa, które macie tutaj narysowane. Co będzie w przypadku Jowisza oznaczać? Że będę go uważała za pierwszego władcę znaku ryb. Tak? Czyli jakby widzicie, ja robię pewien krok wstecz w stosunku do astrologii humanistycznej, od której też w pewien sposób zaczynałam moją naukę astrologii, prawda? Ponieważ jakby uznaję, że to, że odkryliśmy nowe elementy, wcale nie oznacza, że elementy stałe, stare zniknęły, prawda? I przestały działać. Uważam, że astrologia zawsze powinna, prawda? Przynajmniej tak się zawsze dzieje, odzwierciedla czasy, w których jest uprawiana. Tak? Czyli jakby nie mam żadnego problemu z tym, żeby Urana, Plutona i Neptuna dołożyć do horoskopu, które robię teraz, byłoby dziwne moim zdaniem i jakby pomniejszające nasze możliwości całkowite ich ignorowanie. Prawda? Bo jak zobaczycie, jest taki trend, zwłaszcza wśród osób, które są bardzo jakby zapalone do astrologii klasycznej, żeby powiedzieć nie, prawda? Nie będę używać Plutona, nie będę używać Neptuna, jak usłyszę o Ceres, to dostanę zawału serca, prawda? Są też tego typu koncepcje. Ja być może z racji tego, że jestem bliźniakiem, prawda? Czyli jakby należę do znaku, który jest pomiędzy dwoma porami roku, czyli pomiędzy wiosną i pomiędzy latem. Skąd jakby bierze się cała koncepcja znaków zmiennych, prawda? Bo jak sięgniemy sobie do najstarszych tekstów astrologicznych, to przeczytamy sobie choćby u Maniliusa, prawda, że te znaki, które kończą porę roku, są znakami zmiennymi, ponieważ łączą dwa sezony, prawda, czyli jakby są tymi miejscami w horoskopie, w których różne wpływy różnych jakby, prawda, teorii, koncepcji, idei będą się mogły mieszać. Prawda? Więc być może stąd ta moja astrologia jest astrologią bliźniakową. Prawda? W której miesza się to, co stare, czyli tradycyjne, z tym, co nowe. Prawda? I staram się to czynić w sposób harmonijny. A co to znaczy w sposób harmonijny dla bliźniąt? No przede wszystkim efektywny, prawda? Ponieważ znak bliźniąt nie jest od bujania bardzo daleko w obłokach, tylko jest raczej tym znakiem zodiaku, który mówi o praktycznych sprawach. Dlaczego mówi o praktycznych sprawach?
bo rządzi nim planeta Merkury, prawda? A Merkury zaraz zadaje pytanie, a skąd to wiesz, a kto to jeszcze powiedział, a co Józek na to, a są na ten temat jakieś badania, prawda? Więc jakby Merkury zawsze stara się wszystko, czego się dotknie, bardzo ukonkretyzować, urealnić i upraktycznić. Prawda? Więc być może dlatego ta astrologia, którą uprawiam, jest astrologią, która jest na praktykę bardzo mocno nastawiona. Prawda? Więc dlatego, kiedy odwołujemy się do tego rysunku, to musimy pamiętać, prawda, że w tych naszych nowożytnych czasach do znaku Plutona, do znaku Skorpiona mamy przypisanego Plutona, do znaku Wodnika mamy przypisanego Urana, do znaku Ryb mamy przypisanego Neptuna i używamy ich jednocześnie, prawda, jakby używamy ich łącznie. Natomiast w takim życiu praktycznym, w życiu codziennym, biorę jako władcę znaku Ryb bardziej pod uwagę Jowisza z tej przyczyny, że Jowisz jest nam bliższy. Tak? Gdybyśmy pracowali, żyli albo operowali cały czas na poziomie neptunicznych energii, to myślę, że wiele z nas nie byłoby w stanie efektywnie żyć, efektywnie pracować. Prawda? Ponieważ energie planet wyższych, czyli Urana, Plutona i Neptuna, włączają się raz na jakiś czas w nasze życie, bardzo istotnie nas zmieniają, ponieważ pozwalają nam czuć, widzieć i doświadczać więcej. Prawda? Ale dzieje się to na tak wysokim poziomie, że no te nasze, że tak powiem, zwykłe zwoje mentalne mogłyby się przepalić. Prawda? Przypomnijcie sobie, jak mieliście na przykład jakiś bardzo ważny tranzyt Plutona do Słońca, kto doświadczył? Koniunkcji, kwadratury, opozycji. Prawda? I teraz wyobraźcie sobie, że tak jak w momentach tej największej plutonicznej jazdy, że tak powiem, jest zawsze. Dałoby się? No nie, prawda? Psychiatryk.pl, prawda, że tak powiem. Zwłaszcza z 12 domu, prawda? Albo kiedy masz Plutona na ascendencie, prawda? I jakby operujesz tymi energiami cały czas. Oczywiście, słuchajcie, osoby, które mają te planety zewnętrzne bardzo mocno podpięte, do świateł zwłaszcza, do osi horoskopu, im się ta energia będzie częściej włączać, prawda? Dlatego one mogą czuć się w pewien sposób inne od swojego otoczenia. Prawda? Ponieważ te planety ciężkie, zewnętrzne, często jak się z ludźmi rozmawia, powodują, że oni mówią, pani Miłko, ja się czuję trochę taki nie na miejscu, prawda? Ja jestem jakiś inny, prawda? Od jakby całej masy ludzi. Zwłaszcza, słuchajcie, będzie to dotyczyć ludzi spod znaku ryb, prawda? Których jakby tym dawnym władcą jest planeta Jowisz, natomiast nowym władcą jest planeta Neptun. Prawda? Więc jakby ci, że tak powiem, urodzeni pod tym znakiem albo mający dużo elementów w tym znaku, oni jakby mogą mieć takie poczucie, jakby to powiedzieć, a pewnej nieprzystawalności, prawda, do rzeczywistości, która no, może, prawda, jakby zaburzać normalne funkcjonowanie, czasami je też ułatwiać, prawda, ponieważ dawać olbrzymią intuicję, wglądy, różne sprawy, no ale wiecie, jak to jest, prawda, ty masz intuicję, ty masz wgląd, mówisz wszystkim, nie wsiadajcie do tego samolotu, nie podpisujcie tego kontraktu, prawda? Nie przyjmujcie tej haliny do pracy, bo to żmija, ja to czuję i wiem, prawda? A oni się wszyscy na ciebie patrzą i mówią, ty, no weź, poważnie mówisz, nie? Prawda? Więc jakby to jest to poczucie takie, które często zaburza nam takie normalne funkcjonowanie i powoduje, że czujemy się troszeczkę jak kosmici. W tym naszym, prawda, jakby klasycznym, tym Terra Mundi układzie, widzimy, że przede wszystkim Jowisz włada dwoma terytoriami, czyli włada nam znakiem strzelca i włada nam znakiem ryb, prawda? To jest bardzo daleko od terytorium Słońca i Księżyca, prawda? Widzicie? Czyli bardzo daleko od terytorium raka i bardzo daleko od terytorium lwa, gdzie żyje się jak? Bosko, prawda? Zobaczcie, kiedy Słońce przemierza znak raka, kiedy Słońce przemierza znak lwa, jest ciepło i miło, prawda? To są te pory roku, które są porami ułatwiającymi życie, prawda? Natomiast w momencie, kiedy Słońce znajduje się na najdalszym terytorium od tych jakby prawda, dwóch miejsc, czyli w znaku Koziorożca i Wodnika, na naszej półkuli mamy co? Zimę, prawda? Ja abstrahuję tutaj od koncepcji, jak ten układ przystaje do półkuli południowej, prawda? Więc jakby tutaj nie mówię o tym, co dzieje się w Australii. Osobiście uważam, że tam powinno się odwracać jednak horoskopy i dopasować je do pory roku, prawda? Ale nie zaczynamy tej dyskusji w światowej astrologii, bo byśmy się pozabijali. Już wystarczy dyskusji, czy zodiak tropikalny, czy zodiak syderyczny, prawda? Natomiast to są różne podejścia, ponieważ ja uważam, że to, co jest zodiakiem tak naprawdę, jest odzwierciedleniem cyklów przyrody.
tak, których doświadczaliśmy tutaj żyjąc i które skorelowaliśmy z niebem. Tak? Więc jakby myślę, że zodiak wziął się z ludzkiego doświadczenia, rzutowanego na niebo, tak? A nie odwrotnie, ale nie powiemy, czy ja mam rację, czy ktoś inny ma rację, no bo jest to kwestia pewnego podejścia tak naprawdę, a nie ustalenie jakichś faktów. Bo Rafał wczoraj mówił o faktach, prawda, które są na tabliczkach i też nie wiemy, jak się do tych faktów odnieść. Prawda? Te tabliczki tak naprawdę to mógł być podręcznik, prawda, jakiejś astrologii albo notatki swoich czasów. I wszystkie pozostałe podręczniki astrologiczne, kiedy je czytam, również traktuję je jak, no nie przymierzając, taki Konaszewską albo Brońskiego. Swoich czasów oczywiście. Prawda? Widzicie, tam nie będzie wszystkiego, nie będzie kontekstu. Prawda? Jakby tam będzie to, co autor zdołał napisać, prawda, w danym mieście, więc w danym miejscu, więc na pewno to nie jest całość jego wiedzy, całość jego doświadczenia i całość poglądów na astrologię. Ze współczesnymi podręcznikami, starymi, prawda, jakby wszystkimi jest tak samo. To wszystko wymaga reinterpretacji, przemyślenia i dopasowania do czasu, prawda, w jakich żyjemy. Więc teraz zobaczcie, prawda? Tu mamy lato, słońce, księżyc, symbole nas, prawda, naszego życia, naszej prywatności. Naprzeciwko mamy długą zimę. Ta zima jest bardzo długa. Dlaczego? Dwa znaki. Prawda? Zobaczcie, Saturn włada dwoma znakami. Jego przejście przez własne królestwo i własne domostwo jest najdłuższe ze wszystkich planet. Prawda? Przez 5 lat ta zima, prawda, jakby saturniczna, trwa. Natomiast czym ta zima jest otoczona? Zobaczcie, jest otoczona dwoma terytoriami. Terytorium Jowisza w znaku strzelca, czyli znaku jakim? Gorący, prawda, ognisty, co jest strasznie dziwne, ponieważ tu za chwilę zacznie się co? Zima, prawda? I znakiem wodny, prawda? Znakiem ryb, od którego zacznie się jaka pora roku? Wiosna, prawda? Czyli zobaczcie, Jowisz włada nam dwoma znakami, które mają naturę zmienną. Prawda? Jeżeli coś ma naturę zmienną i ognistą, tak jak Jowisz, to daje nam szansę na co? Na potencjalną zmianę, prawda? Jest tym jakby siłą w nas, która będzie mówiła, możesz podejść do tego inaczej, może się coś zmienić na lepsze, prawda? Więc być może dlatego Jowisz związany będzie z nadzieją oraz Jowisz będzie związany z tym, co ja nazywam pewnym instynktem życia, prawda? I kiedy patrzę na Jowisza w horoskopie, to ten instynkt życia widzę, prawda? A co oznacza instynkt życia? Prawda? Oznacza wiarę w to, że jesteś w stanie przetrwać. Da, że jesteś w stanie zmienić coś na lepsze, albo jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, to że to obiektywnie się zmieni, prawda, w jakiś cudowny sposób. Jak macie ludzi jowiszowych, prawda, bo też możemy mówić o pewnym typie jowiszowym, na pewno znacie tak, prawda, że jakby możemy sobie podzielić ludzi na tych, którzy. A obok korektury lotto, na której jest napisane 10 baniek jest do wygrania, prawda, jedni powiedzą co? Wow, nie? Mało, nie? To są ekstremalne typy jowiszowe, nie? Powiedzą mało, nie? Generalnie. Natomiast taki klasyczny typ jowiszowy powie tak, karna 4-0 ryzykuje, nie? Co powie typ saturniczny? Weź przez. To jest oszustwo. To jest oszustwo. Za te 4 złote to możesz mieć kefir i 2 bułki. Nie? I lepszy kefir i 2 bułki niż potencjalne 10 bań. Nie? Więc jakby widzicie, to jest zderzenie pewnych dwóch koncepcji i dwóch podejść do życia. Prawda? Jakby postawa jowiszowa jest pewną konkretną życiową postawą i konkretnym nastawieniem, prawda? Które będzie raczej jakie? Optymistyczne, prawda? Które raczej będzie zakładało na to, że jeżeli jest jakiś cień szansy, nie? Że się uda, to co się zrobi? Uda, prawda? Oczywiście cały czas pamiętamy o tym, prawda? Że to może nas doprowadzić w naszym życiu do wielu katastrof. Prawda? Ponieważ jeżeli 15 razy ci się udało, nie wiem, być nieprzygotowanym na zebraniu w pracy, udało się, prawda? To po co masz się 16 raz przygotowywać? Prawda? Zobaczcie, prawda? W skrajnych przypadkach mieliśmy tutaj pilota samolotu prezydenckiego, słońce, trygon, Jowisz. Prawda? 1000 razy się zmieścił. Prawda? I raz się nie zmieścił. Prawda? Więc tak możemy powiedzieć, że każde terytorium jowiszowe, prawda, widzicie w tym diagramie, ma coś, co jest za nim. Prawda? A co jest za nim? Saturn. Prawda? Więc możemy powiedzieć, że tą granicą, prawda, naszych jowiszowych pragnień, naszych nowiszowych zamierzeń i naszych jowiszowych nadziei będzie
Saturn, który symbolizuje co? Co niesie Saturn, da? Jako figura? Kosa, prawda? A ta kosa symbolizuje co? Śmierć. A śmierć jest czym? Jest końcem czego? Czasu, prawda? Jest końcem naszego ziemskiego czasu, prawda? Więc tak możemy powiedzieć, że jakby do pewnego momentu ten rozwój, który jest symbolizowany przez strzelca i przez rybę, no będzie musiał dojść do swojego limitu, prawda? Czyli gdzieś w pewnym momencie się zakończyć. Więc stąd możemy powiedzieć, prawda, że jakby zawsze tego Saturna, który gdzieś tam z tyłu jest, typy jowiszowe muszą brać pod uwagę, prawda, że w końcu się nie zmieścisz, nie? W końcu szef powie, no dobrze, ale konkretnie to, co ma pan w swoich papierach, prawda? W końcu mąż ci powie, no dobrze, no ale to zapłaciłaś ten czynsz, czy poszłaś do Złotych Tarasów i masz 15 spódnic? Pokaż rachunek, prawda? To jest Saturn. Pokaż rachunek, prawda? To jest ten nieprzyjemny saturniczny moment. I teraz, kiedy patrzę na Jowisza, prawda, jakby jako władcę strzelca i jako władcę ryb, to jakby biorę też pod uwagę to, że są to dwa znaki, w których bardzo mocno zmienia się światło. Tak? Zwróćcie na to uwagę, że kiedy Słońce wkracza do znaku strzelca, prawda, czyli na to terytorium, do którego Jowisz jest przypisany, mamy jaki moment w roku? Najciemniejszy. Prawda? Zobaczcie, to nie koziorożec jest najciemniejszym znakiem. To strzelec jest najciemniejszym znakiem. Dokładnie, prawda? Jakby w koziorożcu światła zaczyna przybywać. Prawda? Czyli zobaczcie, coś się bardzo ważnego stało w strzelcu, skoro światło zaczęło przybywać. Albo nie. Tak? To jest terytorium Saturna. W rybach mamy podobny moment. Tak? Zobaczcie, co się dzieje. To są te dwa momenty, prawda? Które jakby prowadzą nas do przesilenia i do równowagi wiosennej. Tak? Więc jakby to jest, jakby te dwa znaki zodiaku, one są związane z tym, że będzie jaśniej. Prawda? Ale kiedy Słońce przemierza i znak zodiaku, jeszcze jaśniej nie jest. Czyli co musisz robić, żeby tego światła doświadczyć? Zapalać świeczkę, symbol modlitwy, prawda? Albo musisz czekać. Prawda? Więc jakby ten silny typ jowiszowy, kiedy popatrzymy na Jowisza w naszym horoskopie, to się często sprawdza. Jest w pewnym sensie tym, na co ludzie czekają. Tym, w co wierzą, że w jakiś sposób im się przydarzy, albo będzie im od losu dane. Często nie podejmują działań. Tak? Jakby często ten Jowisz zostaje tylko w sferze mentalnej. Prawda? To jest na przykład mój trygon Słońca z Jowiszem. Ja absolutnie wierzę, że któregoś dnia wygram tą wielką kumulację. Prawda? Nie? Typ saturniczny bardziej, czyli Iza, po prostu nie komentuje to już nawet. Nie? Prawda? Ale jakby to jest kwestia pewnego podejścia. Wierzysz w to. Prawda? Czyli jeżeli na przykład mamy typ jowiszowy, który jest w jakichś bardzo trudnych życiowych opresjach, prawda? Trafia do więzienia, doświadcza bankructwa, to co on robi? Mam nadzieję. Czeka, prawda? Czeka na to, co będzie dalej, ponieważ a nuż przydarzy się jakiś łód szczęścia, który będzie w stanie go z tego wszystkiego ocalić. Niekoniecznie coś robi. Prawda? Więc jakby to jest bardzo ważne, że słuchajcie, jowisz nie zawsze oznacza podejmowanie działań. Prawda? Ty czekasz na to, że to coś przyjdzie z zewnątrz, przydarzy się, prawda? Jakby generalnie trafi ci się, prawda? Po prostu. Więc jakby dlatego słuchajcie, często te oczekiwania jowiszowe nie są zaspokojone, prawda? W naszym życiu. Ale pewną radością jowisza jest mieć potencjalnie otwartą tą możliwość, prawda? Dlatego, że i ryby, i strzelec są znakiem, które są związane z pewnego rodzaju bezkresem. Prawda? Zobaczcie, jeżeli macie, prawda, typ jowiszowy albo klasycznego strzelca, to co on robi na drodze? 50 się wnecze za tirem? Nie. Spróbujcie mu to zrobić, nie? I zobaczcie, jak będzie się zachowywał po 10 minutach. Prawda? Typ strzelcowy, prawda, typ jowiszowy zawsze dąży do tego, żeby zająć jak największą przestrzeń. Prawda? Więc dlatego, słuchajcie, jakby ja lubię przestrzeń, ale wiesz, ta przestrzeń musi być otwarta. To jest na przykład dobra sala jowiszowa, prawda? Ja ją tak postrzegam, ponieważ ona ma tu internet, tego nie widzi, ale my jesteśmy, jakby mamy szyby, które pozwalają nam zobaczyć całą panoramę Warszawy, prawda? Jakby mamy dwie ściany szklane. I kiedy wybierałam swoje idealne mieszkanie, zwróciłam uwagę na to jako typ jowiszowy, żeby ściany były szklane. I mam takie ściany w domu, prawda? Przez które widzę, prawda, generalnie wszystko. To jeszcze nie jest perfekcyjne jowiszowe mieszkanie, ale dążymy do tego. Nie, więc tak można powiedzieć, prawda? To jest bezkres. I teraz słuchajcie, jakby dlaczego często się nic nie robi na Jowiszu?
A wysnułam to również z tego momentu w roku, prawda, którym Jowisz włada. A w środę, nie, we wtorek rano jadę z Benem Dykesem do Krętnej. Wziąłem telefon, wpisałam trasę i telefon powiedział mi, że będziemy jechali samochodem około 5,5 godziny. A obok była taka ikonka. Co by się stało, gdybyśmy szli na piechotę? 3 dni, prawda? Szlibyśmy, słuchajcie, do Krętnej z Benem 3 dni raźnie maszerując. Nie wiem, czy został uwzględniony czas na nocleg, nie? I ewentualne postój na Orlenie na hot dog. Więc zobaczcie, prawda? W tych czasach, kiedy astrologia powstawała, gdybym chciała wyruszyć do Krętnej, prawda, w listopadzie albo w marcu, kiedy mamy te władztwa planety Jowisz, to ile czasu by mi to zajęło? Z tydzień? No, z tydzień bym się tłukła, nie? Pod warunkiem, że chłopi by drogi nie ukradli. Prawda? Więc widzicie, jakby znak strzelca i znak ryb nie są związane z podróżami bliskimi. Prawda? Widzicie, to są podróże, które są albo bardzo dalekie, bo jesteś daleko i cię nie ma, prawda? Albo są związane z aktywnościami, które odbywamy palcem po mapie, prawda? Ponieważ kiedy powstawała astrologia, to nie był czas podróżowania, to nie był czas robienia czegoś fizycznie, bo nie mogłeś tam dojechać, prawda? W związku z czym, co robili ludzie, kiedy nie mogli gdzieś jechać i byli uwięzieni we własnym dworze, chałupie, tudzież ziemiance? Patrzyli w niebo. Patrzyli w niebo, prawda? Mamy strzelca jako władcę nieba, prawda? Jako takiego. Co jeszcze robili, jak siedzieli w tej ziemiance? Gadali ze sobą, prawda? Bo to jest naturalna rzecz. Gadali ze sobą, prawda? Wymyślali bajki, prawda? Opowiadali i tworzyli mity, prawda? Zobaczcie, z tym jest strzelec i Jowisz związany w horoskopie. Z mitem, z tym, co daje ci nadzieję, z tym, co jest uniwersalne dla wszystkich, ale co jest gdzie? Gdzieś daleko, prawda? Dlatego zawsze, prawda, te elementy, które są jowiszowe, one będą wypychać cię w te miejsca twojego życia i w te możliwości, które są daleko, prawda? Jowisz nie jest blisko nigdy. Jowisz zawsze mówi tam, prawda? Typ jowiszowy, jak Miłka, prawda, mówi tak, ale super, nie? Jedziemy do Krętnej. Po czym siedzę i myślę sobie tak, o matko, a 40 kilometrów za Krętną jest Bardejów, ale fajne miasteczko, nie? Ben, może my jeszcze do Bardejowa dojedziemy, nie? Więc jakby widzicie, nie? Jakbym się rozpędziła, to generalnie gdzie bym się zatrzymała? W Turcji pewnie, prawda? To jest Jowisz, dalej, prawda? Więcej, prawda? Widzicie? I teraz słuchajcie, kto jest wielkim nieprzyjacielem, albo może nie nieprzyjacielem, prawda? Nie możemy tak powiedzieć, ale kto kompletnie tego nie rozumie? Saturn i kto jeszcze? Kto jest naprzeciwko Jowisza? Merkury, prawda? Ponieważ Merkury mówi tak, no super, nie? Bardzo fajny ten mit, bardzo fajny. Bardzo. Ale to jak to? To ten Bóg tu się nazywał tak, a tu tak i on tu miał dwie żony, tu zszedł tam, tu wrócił tam, że to się kupy nie trzyma. Prawda? Widzicie więc jakby to podejście, prawda? Wiosenne, prawda? Letnie, kiedy możesz wstać i pójść i zobaczyć, nie? Ktoś ci opowiedział, prawda? Zimą, za 7 wzgórzami żyje smok, nie? Nie możesz tego sprawdzić, ale jarasz się tym smokiem, tak? Co robisz w bliźnięta? Bierzesz torbę i mówisz tak, Zenek, podobno jest smok za wzgórzami, nie? Idziemy, widzicie? To jest ta energia, którą mamy teraz. Sprawdzam, idę, to jest Merkury w działaniu, prawda? Zobaczcie, Merkury jest najbliżej Słońca i Księżyca, czyli nas, prawda, ludzkiego świata. I Merkury mówi tak, ogarnijmy to umysłem, prawda? Nie umniejszam tu Hermesowi i Merkury, prawda? Jakby to nie o to tutaj chodzi, prawda? Tylko jakby Merkury zawsze powoduje, że jak to mówią na Śląsku, chcesz coś pochytać. Jak to znaczy to określenie? Pochytać. Pochytać. Pochytać, dziękuję bardzo, generalnie. No pochytać to rozumiem, prawda? Co to Elu znaczy pochytać? Złapać. Złapać, prawda? Jakby to powiedzieć, prawda? Ukonkretnić. Jakby to powiedzieć, nie? To jest właśnie to. Nie mieć to. Więc tak możemy powiedzieć, prawda? Że jakby ten świat ryb, prawda? Świat strzelca, świat Jowisza jest inny niż świat władztwa, królestwa Merkurego w bliźniętach, które swoje apogeum osiąga gdzie? W pannie, prawda? Ponieważ panna jest jedynym znakiem, na której terytorium planeta może być w godności i w wywyższeniu, prawda? Czyli mieć najmocniejszą pozycję z całego zodiaku. Żadna inna planeta
nie jest, prawda, zgodnie z klasyczną astrologią w takiej pozycji. Prawda? Więc jeżeli masz Merkurego w pannie, a możesz mieć Merkurego w pannie tylko wtedy, jeżeli jesteś lwem, panną albo wagą. Nie? Zobaczcie, tylko ci, którzy są urodzeni wiosną, mogą mieć w ogóle Merkurego w godności. Cała reszta nie, prawda? Cała reszta jest w tym świecie mitu, prawda? Po drugiej stronie pogrążona. Więc jak masz tego Merkurego w pannie, to się ciesz, prawda? A ktoś ma w ogóle Merkury w pannie? No właśnie. Niestety nie, prawda? Licznie reprezentowany. Więc Merkury w pannie, prawda? Tak możemy powiedzieć. Jest tym, który idzie, prawda, za Jowiszem i co mu mówi? Sprawdza. Sprawdzam cię, prawda? To jest ten moment, sprawdzam, pokaż karty. Pokaż dokumenty, prawda? Pokaż te papiery. Naprawdę jesteś hrabiną? Pokaż metrykę. Nie? To jest Merkury. Tak? Więc tak możemy powiedzieć, nie? Że ten Jowisz nasz należy do bezkresu, jest planetą ognistą, prawda? Czyli ognistą, działającą, męską, aktywną, prawda? Jakby wierzącą w to, że coś się uda i władającą nam dwoma znakami zmiennymi, znakami bezkresu. Prawda? Tylko jaką mamy różnicę między strzelcem a rybami? Taką zasadniczą, prawda? No jakby żywioł. W strzelcu jest ogień, prawda? Czyli w strzelcu jest ta nadzieja, która płynie z twojego serca i jest nadzieją aktywną. Przetrwam tą zimę, jak Bóg pozwoli. To jest to klasyczne chrześcijańskie, prawda? Jak Bóg da, prawda? Albo muzułmańskie, prawda? Allah da albo nie da, prawda? Cóż mogę na to poradzić? Czekam, prawda? Natomiast w rybach mamy do czynienia z żywiołem jakim? Wody, prawda? Więc tu jakby ten Jowisz staje się Jowiszem bardziej nocnym, prawda? Czyli bardziej przemawiającym do naszej duszy i do naszego wnętrza. I jakby różnica też jest taka, prawda? Że ryby są znakiem ostatnim w cyklu. Ta, więc jeżeli jesteś tym znakiem ostatnim, to tyle już przeszedłeś i to jest ostatni niebezpieczny moment. Prawda? To jest ostatni niebezpieczny moment. To są ryby. Prawda? Zawsze, prawda? W każdym układzie. Na końcu jest ten smok. Nie? On miał być w jaskini, poszedłeś go poszukać, wszedłeś do jaskini, nie było go tam? Poszedł na siku, jest za krzakiem. Nie? Musisz to uwzględnić. Prawda? Więc jeżeli macie coś w rybach, to zawsze pamiętajcie, jeśli smoka nie ma w jaskini, jest za krzakiem. Prawda? Unikniecie wtedy wielu niebezpieczeństw. Prawda? Więc tak można powiedzieć, prawda? Że ryby to jest ten ostatni łódź szczęścia, prawda? Jakby ten ostatni moment, prawda? Na który możesz liczyć i w którym no, albo ci się uda, albo ci się nie uda. Prawda? No dwoje babka wróżyła, bo ryby są jakie? Podwójne. Prawda? Więc jakby ryby, też Jowisz jako władca ryb, będzie nam też odpowiadał za siłę tych ukrytych powiązań, w które wierzysz, prawda? Bo ryby to jest jedno wielkie ukryte powiązanie. Jeżeli masz coś w rybach, to doskonale sobie zdajesz sprawę, że te dziedziny życia, którymi ten element włada, nie są tym, czym się wydają. Prawda? To jest największa tajemnica ryb. To nie jest tym, czym się wydaje. To jest czymś zupełnie innym. Prawda? Musisz się do tego jakoś odnieść, ale czy odniesiesz się do tego rozumem? Nie, prawda? Bo terytorium Merkurego jest bardzo, bardzo daleko. I teraz tak, prawda? Generalnie, jakbyśmy. Widzicie, prawda? To nie jest to, że ja to sobie wymyśliłam, prawda? Albo przeczytałam to w jakiejś książce. Albo nagle to wszystko tutaj, prawda, spłynęło na nas jako wiedza objawiona. Skąd to wszystko wzięliśmy? Z tego obrazka, prawda? Dlatego zawsze radzę wszystkim początkującym i doświadczonym astrologom wydrukować go sobie, opisać go sobie aspektami, przemyśleć. Prawda? Zobaczyć, jak pięknym i harmonicznym, jak harmonijnym, prawda? Jakby konstruktem to wszystko jest. Ja jestem, słuchajcie, zachwycona elegancją tego, prawda? Jakby harmonią, proporcjami, prawda? Tym układem, bo tu żeśmy dopiero, prawda? Jakby te mamunti się zajmując, żeśmy dopiero jesteśmy na pierwszej warstwie, prawda? Jeszcze nie zeszliśmy bardzo głęboko. Nie dodaliśmy tu sobie nocy, dnia, prawda? Jakby polaryzacji tego wszystkiego. Prawda? Więc jakby jesteśmy na poziomie podstawowym tego. I teraz muszę przejść niżej, nie? Czyli mamy tu takie szybkie podsumowanie. Strzelce ryby Jowisz, dzienny, czyli jawny, prawda? To jest, słuchajcie, bardzo ważne, prawda? Że Jowisz jako władca strzelca jest planetą dzienną, czyli jawną. To jest to, o czym doskonale mówiła Ela wczoraj na swoim wykładzie. Jak masz silnego Jowisza, to co zrobisz? Schowasz się? Nie schowasz się, prawda? Ponieważ Jowisz wyciąga cię do góry, czyli jeżeli masz go aktywnego w horoskopie, to on będzie sprzyjał temu, żeby wszyscy wiedzieli, co robisz. Prawda? Czyli możesz zostać pracownikiem miesiąca,
Możesz zostać najbardziej znienawidzoną sąsiadką, bo cię widzą, prawda, co wyprawiasz na balkonie z sąsiadem, nie? Wszystko jasne, nie? Dodatkowo, słuchajcie, jeżeli chcesz być influencerem na przykład, no to co ci jest potrzebne? Również silny Jowisz, prawda? Ponieważ silny Jowisz powoduje, że uwaga ludzi jest na tobie skupiona, co może być dobre, albo może być złe, prawda? I tak, znaki bezkres przestrzeni to jest strzelec, bezkres oceanu to są ryby, prawda? I to jest ten Jowisz rybi, prawda? Czyli mamy tu ten bezkres innego żywiołu. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś widział taki porządny sztorm. Ja widziałam, nie? Dokładnie, słuchajcie. To nam trochę tłumaczy tą klasyczną teorię, że Mars i ryb i żywioł wody mają ze sobą dużo wspólnego. Prawda? Więc ci, którzy w astrologię klasyczną są wkręceni, myślę, że zobaczenie dobrego sztormu upewniłoby ich w tym. I teraz słuchajcie tak, prawda? Czyli Jowisz jako władca strzelca będzie nam mówił o tej potrzebie ekspansji, ale Jowisz ma strzałę, czyli nastawiony jest na co? Cel, prawda? Bo zobaczcie, Jowisz jako władca strzelca mówi nam o tym. Ja mam cel, prawda? Przetrwam zimę i pójdę na piechotę do Krakowa. To są dawne czasy, prawda? Dzisiejsze. Zorganizuję się, jeszcze rok popracuję i pojadę na Teneryfę. Strzelcowe? Strzelcowe, prawda? Albo jedziesz autobusem i mówisz tak, kurde, no jeszcze po prostu wycieram się generalnie w tym autobusie pół roku, ale już odkładam kasę, albo coś się zmieni, albo dostanę pożyczkę i kupię sobie samochód. Prawda? To dalej jest Jowiszowe myślenie, prawda? Że ty jesteś tu, ale de facto już jesteś myślami z przodu, prawda? Już jesteś gdzie indziej, twoja uważność jest nastawiona na nie tu i teraz, prawda? Bo to jest Merkury. Tak? Jesteś tam mentalnie, daleko. Natomiast w rybach, prawda, generalnie mamy ten bezkres oceanu, prawda, uczuć i emocji. Tu następuje weryfikacja tego, czy w baranie będziesz w stanie pójść dalej, czy nie. Prawda? Dlatego ryby są strasznie smutnym miejscem, bo tam czasami musimy porzucić pewne plany. Tam się okazuje, że smok jest za krzakiem. I wyszedł. Nie? I tak można powiedzieć, prawda, że jakby Jowisz otacza to wielkie władztwo Saturna. I co jest ważne, słuchajcie, Jowisz jest wywyższony w jakim znaku? W raku. Co robi planeta wywyższona? Chce zrobić hop, aspiruje. Prawda? Zawsze jak macie planetę wywyższoną, to tam jest twoje hop w horoskopie. Prawda? Jakby tego możesz się chwycić, tego chcesz bardziej, tu chcesz zabłysnąć. Tu chcesz być głośniejszy niż prelegent, nie? Proszę was, coś mi się biżuteria rozwaliła od tego hop. Więc tak możemy powiedzieć, że jest wywyższony w raku, co jest, słuchajcie, związane z tym, że Jowisz jest planetą uznawaną za beneficzną, prawda, razem z Wenus, to są dwa benefiki. Co to znaczy benefiki, jak się w to tak głębiej wkręcimy? To znaczy, że przede wszystkim są to planety, które sprzyjają życiu, prawda, ponieważ zobaczcie, Jowisz i Wenus mają naturę jaką? Mokrą, prawda, wilgotną. W związku z czym uznawane były przez starożytnych za obiekty płodne, prawda? Tak można powiedzieć, jest takie angielskie wyrażenie prolific, prawda? Czyli ja wiem, jak się to dobrze wymawiam, ale o to mi chodzi, że prawda? One jakby sprzyjają mnożeniu się, prawda? Nawadniają. Prawda? A jest tak, jak wczoraj, to słuchajcie, była akcja z uwięzionym gołębiem pod żabką, który wpadł za kratę i żeśmy go, słuchajcie, z Rafałem i Wendy poili. I zrobiliśmy właśnie rzecz Jowiszową, bo podstawiliśmy mu przez tą kratę kubeczek i on się odważył i zassał, słuchajcie, połowę wody, która była w tym kubeczku. On ją po prostu zassał dziobę, nie? To jest Jowisz, prawda? On cię napełnia, prawda? Widzicie? On ci daje tą nadzieję, on ci daje wodę, prawda? Więc tak możemy powiedzieć, prawda? Jakby przez to wywyższenie braku, jakby będzie, prawda, był tym naszym władcą życia, prawda? Tej nadziei, o której mówię. No i upadek ma gdzie? W koziorożcu, prawda? No tam się okazuje, prawda? Czy masz dostatecznie dużo jedzenia na zimę, czy masz dostatecznie dużo umiejętności, żeby awansować, prawda? To, czy jesteś potrzebny, prawda? Bo to jest koziorożec. To jest zawsze pytanie w koziorożcu, czy my tu potrzebujemy cię, czy nie? Czy babcie już za chałupę wystawimy? Prawda? Widzicie, to jest upadek Jowisza w koziorożcu. Prawda? Słucham? A potem za chałupą smok, prawda? No. Więc jakby ten upadek Jowisza w koziorożcu jest z tym związany, prawda? Że czasami słyszymy od ludzi słowa idź sobie stąd, prawda? Nie chcemy cię tu. Prawda? Jakby to też
w tym horoskopie jest pokazane. I teraz słuchajcie, prawda, jak już zawsze tak robię, nie? Jak już tak pochytam, nie? Rozkminię, prawda, tego Jowisza i przechodzę do jego interpretacji, zawsze patrzę na aspekt, prawda? No bo co oznacza aspekt? Aspekt oznacza, że planety mieszają swoje wpływy, albo ja jako bliźniak postrzegam aspekt jako komunikację, tak? Pomiędzy dwoma elementami horoskopu, a te dwa elementy horoskopu tak naprawdę są czym? Są nami, prawda? Są tymi siłami, które składają się na naszą duszę, prawda? Na naszą psychikę, prawda? Więc kiedy interpretuję horoskop urodzeniowy, patrzę na cały horoskop jak trochę, słuchajcie, nie chcę to oczywiście powiedzieć, że to jest jakieś rozdwojenie jaźni, nie? Albo rozsiedmiorzenie jaźni, albo rozdziesięciorzenie jaźni, a każda z planet jest według mnie jedną z sił twoich, prawda? To nie jest tak, że w twoim horoskopie jest jakiś obcy Jowisz, prawda? To jest twój Jowisz, prawda? Więc jeżeli przychodzisz do interpretacji horoskopu własnego, to nigdy nie mów źle o żadnej planecie ze swojego horoskopu, prawda? Bo to jesteś ty. W związku z czym nie umniejszaj sam sobie, ale też no, nie popadaj w jakąś totalną megalomanię, prawda? Co jest bardzo łatwe i miłe, kiedy ma się silnego Jowisza, to człowiek tak czasami chce wziąć i co z nim zrobić? Tak go pogłaskać, prawda? Czasami ma się takie wrażenie, Jezu, mam Jowisza w strzelcu w pierwszym domu, nie? Ale super, nie? A czasami chce się jakoś mu polepszyć, prawda? Na przykład mam Jowisza w koziorożcu w ósmym. Nie? No to tak myślisz sobie o ładnie, prawda? Też go wtedy głaszczcie, a będzie większy, tak? A jest taka moja dobra rada, słuchajcie. Nie tyle, prawda, jakby związana z takim głupim coachowaniem się, bo to nie o to tu chodzi, prawda? Ale pewnego rodzaju docenieniem tej siły, którą masz w sobie, bo nie masz innych. To są karty, które dostałeś od losu, prawda? Z tymi kartami musisz grać. Nie będą inne, prawda? Ale od twojej inteligencji zależy, co z tym zrobisz, prawda? I od tego szczęścia, za które Jowisz również odpowiada. Więc tak bym powiedziała, prawda? Aspekt widzę jako mieszanie wpływu. To, co Wendy Stacy mówiła w piątek, było bardzo ciekawe, bo ja, słuchajcie, jako bliźniak uważam, że jeżeli jakaś planeta nie jest aspektowana, czyli nie jest w aspekcie, to się nie komunikuje i to jest dla mnie straszne, prawda? Natomiast podejście, które pokazała Wendy, bardzo ciekawie, mówiło tak, jak się nie komunikuje, to nikt jej się nie wtrąca, prawda? Jakby realizuje się bardzo czysto, daje ci tą swoją czystą siłę. Więc też prawdopodobnie zmienię pogląd, przemyślę to sobie, co zostało powiedziane. Natomiast jakby tak bym powiedziała, że jakby każdy aspekt to jest to mieszanie wpływu, komunikacja, czyli zamiast jednego głosu jowiszowego słyszysz kilka różnych głosów. Bo do twojego jowisza wtrąca się ta planeta, która jest nie w aspekcie, a jowisz wtrąca się do tej planety. Prawda? I teraz, ponieważ funkcją jowisza, jak to pisali starożytni, jest co? Powiększanie. Prawda? Jowisz czego się nie dotknie, to musi przede wszystkim co zrobić? Powiększyć. Prawda? Dlatego słuchajcie, jak masz silnego Jowisza, to nigdy nie masz tendencji do brania rzeczy małych. Prawda? Widzicie? Jak jest ładny Jowisz w trzecim domu, to co sobie kupisz? Mikrę? Mikrę sobie kupisz? Nie, widzicie? Prawda? Jakby Jowisz zawsze mówi duże. Prawda? To jest tak, jak Jowisz włada moim czwartym domem w horoskopie. Nie ma tak dużego domu, którego ja bym nie była w stanie zasiedlić, prawda? I jak ludzie mówią, jasny piorun, Miłka, 2000 metrów ta rezydencja, nie? Jakoś tam gwiazdę sobie kupiła, kto by to sprzątał, prawda? To ja wtedy mój Jowisz mówi tak, a po cóż to sprzątać? A po cóż to sprzątać, nie? Najgorszą, słuchajcie, rzeczą, którą w życiu, i też, prawda, jakby mam Marsa na Imuseli w rybach, jest to miejsce władane przez Jowisza. Najsmutniejszą rzeczą, słuchajcie, w moim życiu jest widok pustego, małego basenu. Nie, mały basen, słuchajcie. Jak po prostu wybieramy jakieś wakacje, hotele i jest mały basen, to ja nie jadę. Nie, widzicie? To musi być jakie? Takie, nie? Prawda? Słuchajcie, więc jakby zwróćcie uwagę, prawda, jakby na dom, którym wam Jowisz włada. Tam bierzecie duże, prawda? Niekoniecznie bogate, bo to nie o to chodzi, prawda? Od bogatego jest Wenus. Tam musi być taki widok, jak jest dzisiaj, prawda, generalnie z tego miejsca, widzicie? To jest jowiszowy widok, prawda? Jesteście na górze, ogarniacie wszystko, to jest duże, nie? I teraz słuchajcie, jakby planecie, z którą Jowisz jest w aspekcie, będzie jej mówił ty, no, wybierz duże, prawda? Wybierz z nadzieją, wybierz lepsze, prawda? Idź dalej, to jest to, co jest najważniejsze, prawda? Idź dalej, zrób coś większego,
prawda? Więc dlatego, słuchajcie, ci ludzie, którzy mają aspekty Jowisza w swoim horoskopie, oni będą, jakby to powiedzieć, zdegustowani tym wszystkim, co jest małe. Widzicie? Trywialne, przyziemne, czepialskie, prawda? Brudne, brzydkie. Tak? Ponieważ Jowisz zawsze chce mieć tą wyższą jakość. Prawda? I to niekoniecznie jest związane z pieniędzmi. Prawda? I mieć pewnego rodzaju styl, prawda? Bo jakby do Jowisza zawsze przypisany jest ten styl, prawda? Na szeroko. I teraz słuchajcie, na aspekty patrzę tak, nie? Bo to jest taki skrót tego, jak je widzę, nie? Że jeżeli mamy koniunkcję, to jakby koniunkcja zawsze mówi o tym, że te dwie siły, prawda, jakby mówią w tobie jednym głosem razem, ponieważ są w jednym miejscu, prawda? I mówią chórem zgodnym, ponieważ koniunkcja mówi o w miarę zgodnym chórze, w związku z czym ich głos w horoskopie będzie słyszany jak? Silniej, prawda? Więc jeżeli masz dwie planety, trzy, prawda, cztery, pięć, jak Miłka, nie? Generalnie w jednym miejscu, prawda, w swoim horoskopie, to one wtedy wszystkie możemy powiedzieć tak, nie? Jak wchodzi nauczycielka do klasy i mówi tak, dzień dobry dzieci, nie? A co na to dzieci? Dzień dobry pani, prawda? To jest ten chór w tobie, który razem mówi dzień dobry pani, prawda? Podoba nam się, albo nie podoba nam się, prawda? Jakby to jest głośniejsze. Dlatego silne koniunkcje bierzemy pod uwagę przy interpretacji na pierwszym miejscu. Opozycja. Jesteś naprzeciwko. Prawda? Jesteś najdalej od jakiegoś miejsca. I w tym miejscu, które jest najdalej, ktoś siedzi i się nad ciebie gapi, nie? Widzicie, tam jest wieżowiec, nie? Naprzeciwko. I wyobraźcie sobie teraz, że ktoś tam wlazł, nie? I się bawi laserkiem i świeci mi w oczy. To jest opozycja. Prawda? Jesteś naprzeciwko, nie? Tak jak ten żółty teraz, co mi świeci, nie? On jest naprzeciwko, nie? Jeżeli jesteś naprzeciwko, to w takich badaniach nad komunikacją, prawda, mówi się o tym, że jesteś w postawie konfrontacyjnej. Ja widzę ciebie, ty widzisz mnie, prawda? Podoba ci się to? Nie wiem, prawda? Trzeba to uzgodnić, czy nam się to podoba, czy nie. Czyli opozycja najczęściej działa w taki sposób, że pojawia się ktoś, nie? Albo jakaś idea i ty musisz się do tego odnieść, prawda? Czyli musisz przyjąć, czy ci się to podoba, czy nie, czy chcesz to mieć, czy nie. Prawda? Więc jeżeli macie opozycję do jakiejś planety, to będzie to działać inaczej, prawda, niż generalnie koniunkcja, bo koniunkcja Jowisza, prawda, zawsze będziecie, jeżeli ją masz w horoskopie, powiększać w jakiejś dziedzinie. Masz Słońce z Jowiszem, prawda, to będziesz czuł, że jesteś jaki? Wielki, zasłużyłeś, jesteś silny, prawda, chcesz większy kawałek tortu. Jeżeli masz Jowisza z Marsem, prawda, to jak to będzie działać? Masz dużo czego? Siły, energii, prawda? Zobaczcie, to może być dobre, jeżeli używasz jej mądrze i właściwie, a może być złe, prawda? Ponieważ działasz jak? Bardzo impulsywnie. Idziesz na czołówkę, jak masz Jowisza w koniunkcji z Merkurem. To bardzo trudni ludzie, słuchajcie, bardzo energetyczni, ale trudni, bo jeżeli sobie coś wbiją do głowy i podejmują decyzję o realizacji jakiegoś celu, trudno jest ich bardzo od tego odwieść, prawda? Więc wyobraźcie sobie pracę z menadżerem, który ma coś takiego w horoskopie. Nie powiedział, wprowadzimy tą herbatę na rynek, nie, a ty mówisz, ty, ale ta herbata jest beznadziejna, nie, w ogóle jest 40 rodzajów takiej herbaty, ona się nie wyróżnia. Za mną, nie, to jest Jowisz, prawda, w koniunkcji z Marsem. Natomiast opozycja często mówi tak, oni to mają, oni to wiedzą, gdzieś jest ten święty graal, prawda, gdzieś jest ta kraina, którą muszę osiągnąć, żebym był szczęśliwy. Kwadratury postrzegam, słuchajcie, jako zderzenie oczekiwań jednej planety z rzeczywistością drugiej planety. Bardzo trudny aspekt, moim zdaniem trudniejszy niż opozycja, prawda? Ponieważ kwadratura pokazuje, że już podjąłeś jakąś decyzję i nagle ktoś ci się wcina. Jakaś siła w tobie mówi, nie, jednak nie pojadę dzisiaj do łazienek, pojadę dzisiaj do Arkadii, zawracam, nie, na tej drodze jednokierunkowej. Prawda? Więc jakby kwadratura przerywa nam jakiś program. Sekstyl daje nowe możliwości, prawda? Więc jeżeli macie sekstyl Jowisza do jakiejkolwiek planety w horoskopie, to on... Co będzie powodować, prawda? Cały czas pamiętamy, sekstyl ma trochę naturę, bo możemy też naturę aspektów wysnuwać ze znaków zodiaku, jakie te znaki, prawda, są połączone tym aspektem, bo stąd się aspekty wzięły. Nie z odległości między planetami, tylko z odległości pomiędzy znakami zodiaku, prawda? Czyli sekstyl to jest taka klasyczna relacja pomiędzy baranem a kim? Bliźniętami, prawda? Więc sekstyl ma naturę bliźnia.
Chcę wiedzieć więcej, prawda? To jest sekstyl. Chcę to poznać, mogę to poznać, mogę tam pójść, mogę do niego zagadać. Więc im więcej masz sekstyli w horoskopie, zwłaszcza sekstyli z Jowiszem, tym odważniej będziesz podejmować tego typu zadania, prawda? Dlatego na wszystkie sekstyle Jowisza patrzę bardzo wnikliwie, dlatego że one dają nam szansę na pewnego rodzaju upgrade społeczny, prawda? Ruch w górę. To bardzo ładnie, słuchajcie, widać w horoskopach. Kiedy bierzemy pod uwagę horoskopy rodzin i badamy Jowisza w horoskopie rodzin, zauważcie, Jowisz jest dziedziczony bardzo silnie, zwłaszcza jeżeli macie aspekty Jowisza z Saturnem, znaczy i ze Słońcem, prawda? Aspekty Jowisza ze Słońcem, prawda? Czy z Księżycem. To jest pewnego rodzaju rodzinny wzorzec. Więc często jest tak, słuchajcie, że te pokolenia, prawda? Albo te dzieci, które mają sekstyl Słońca z Jowiszem, one lądują lepiej niż rodzice, ciągną do góry, prawda, jakby tą sytuację rodzinną, co w dawnym świecie, słuchajcie, wyjście od klepiska do generalnie posiadania kubła, podłogi i środka transportu zajmowało ludziom ile czasu? Parę pokoleń, dokładnie, 3-4 pokolenia, prawda, natomiast dzisiaj wyjście z klepiska i posiadanie, słuchajcie, Nissana Micry zajmuje ci ile? Jedno pokolenie i to niecałe. Prawda? Więc zobaczcie, prawda, co się z naszym światem zaczyna dziać, jak bardzo on przyspieszył, jak bardzo on się zmienia również na lepsze. Prawda? Więc jakby to jest ważne, że sekstyl, on ci pokazuje, że będziesz chwytać te możliwości. Natomiast przy trygonie możesz, ale czy musisz? Nie, prawda? Zobaczcie, trygon to jest słońce lew. Nie? Jestem boski i co mi zrobić? Nie chcieli mnie tu, nie poznali się na mnie. To pójdę tam, gdzie mnie chcą i się na mnie poznają. Ta? A w ostateczności usiądę na ławce w łazienkach i sam się uznam. To jest trygon słońca z Jowiszem, słuchajcie. Zawsze się podniesiesz, prawda, jakby psychicznie. I teraz słuchajcie, prawda, jak patrzymy sobie na Jowisza, to ja zawsze mówię tak, nie skąp sobie tego Jowisza. Weź dużo, Orbert, co sobie będziesz żałować. Nie, Jowisz jest duży, słuchajcie. Klasycznie do 12 stopni możemy jechać. Prawda? Ze światłami 15 nawet brałbym pod uwagę. A co sobie będę żałować, nie? Oczywiście, słuchajcie, ponieważ orby są strasznie dyskusyjną częścią astrologii, prawda? I moglibyśmy tutaj zaraz zrobić ankietę, kto używa jakie orby, a potem generalnie dyskutować o tym do godziny 24. I jedni byliby przekonani do swoich technik, inni zmieniliby zdanie, prawda? Ale jakby z orbami nie wiadomo. Więc ja zawsze mówię tak, trzeba zobaczyć człowieka i, jakby to powiedzieć, wyczuć nosem, nie? Czy mu działa ta orba, czy mu nie działa ta orba? A co z kwinkusami? Wiesz co, kwinkusy uważam za program, który ci w czymś przeszkadza, bo nagle tracisz wiarę w siebie. Kwinkus cię kopie, z ukrycia. Nie? Kwinkus z ukrycia działa. Te znaki się nie widzą w klasycznej teorii, prawda? Czyli jest to coś, czego nie uwzględniasz. Jeżeli masz dużo kwinkusów w horoskopie, to tak można powiedzieć, nie? Że takiego porównania używam, nie? Jak masz kwinkusy, to jest trochę tak, jakbyś się cała zrobiła na imprezę, nie? I jesteś w windzie, wyszłaś i nagle patrzysz, kurna, dolne rzęsy w prawym oku mam niedomalowane. Panowie mogą mnie zaczaić, o co chodzi. Pamiętam, że kiedyś mówiłaś o dziurze w rajstopie. Dziura w rajstopie, nie? To jest klasyk, słuchajcie. Dziura w skarpetce, nie? Masz super randkę, nie? Generalnie. I już jesteście wow, nie? Na progu, nie? I nagle myślisz sobie tak, kurna, mam dziurę w skarpetce, nie? Zrobiłam się przed chwilą, nie? Albo coś, nie? Bo to jest zawsze to coś, nie? Co pojawia się z ukrycia i nagle psuje ci humor, prawda? Kwinkus ci psuje humor, to jest główna jakby w obrębie tych planet, po prostu ci psuje humor, nie? A jak nie masz humoru, to nie masz fazy, prawda? Jak nie masz fazy, to energia nie idzie, prawda? Więc jakby to jest takie spojrzenie na kwinkus, nie? Szybkie i proste. I teraz ta orba musi być duża, nie? I teraz słuchajcie, najlepsze są horoskopy, gdzie mamy Słońce z Jowisza, prawda? Ponieważ Słońce, to czym jest w horoskopie? Słońce to jest twoje poczucie ważności, prawda? To jest twoja relacja z autorytetami, ale tobą jako autorytetem i kimś, kto może coś znaczyć w świecie, prawda? Czyli jeżeli masz silne słońce, to popsuje ci humor to, że na ciebie sprzedawczyni w Żabce krzywo spojrzała? Nie, bo ty wiesz, kim jesteś, prawda? Natomiast jeżeli to słońce nie jest mocne w horoskopie, to musisz się nauczyć tego, żeby nie psuła ci humor. Prawda? Czyli jakby nabrać tego poczucia ważności siebie, to jest Słońce. A w horoskopie też Słońce będzie pokazywało, jak ci się wiedzie, prawda? Ponieważ tranzyty do Słońca bezpośrednio dotyczą każdej dziedziny twojego życia. Prawda? Więc jakby dla mnie Słońce jest tym elementem w tranzycie, niezwykle silny. Tam ci przechodzi Saturn,
nie będzie słodko, prawda, i miło. Żeby odnieść sukces, trzeba będzie co zrobić? Bronić terytorium, prawda, postawić granice, bo to jest Saturn, ale jeżeli przechodzi ci Jowisz przez Słońce, to co ci będzie mówić a propos nowych możliwości i okoliczności? Są nieograniczone, uciekaj, łap je, zrób coś, prawda, bo to jest Jowisz, zrób coś, nie? I teraz tak można powiedzieć, nie? Że jakby przy Słońcu, prawda, koniunkcja powoduje, że czujesz się wow, nie? Opozycja jest bardzo trudnym aspektem, ponieważ naprzeciwko ciebie, ci oni, prawda, mogą być jacy. Jowiszowi, czyli lepsi, prawda? Czyli opozycja powoduje, że ty aspirujesz do czegoś, chcesz być jakiś, prawda? Nie jesteś Jowiszowy, bo Jowisz jest tam, nie? I myślisz sobie tak, kurczę, gdybyśmy zrobili tą konferencję w tamtym budynku, to wszystko by się udało, gdybym tylko był tam. Prawda? Gdybym tylko był kimś innym, gdybym tylko się zmienił, gdybym tylko wygrał na loterii, gdyby tylko matka dawała mi jabłko na deser, jak miałem 2 lata, a nie dawała mi. I to podkopało moją wiarę w siebie totalnie. Nie, już nigdy nie będę taki sam, nie? Więc jeżeli macie, prawda, horoskopy Słońce, opozycja, Jowisz, to często ten, jakby to powiedzieć, foch do życia, prawda, związany z innymi, będzie bardzo mocno się pojawiać. Każda opozycja, prawda, jakby mówi tak, musisz wziąć pod uwagę cudze zdanie, ale to jest zawsze pytanie, czy ono jest ważniejsze, czy nie, prawda, od ciebie. Musisz co zrobić? Użyję tego słowa, nie znoszę go. Zintegrować, prawda? Przepracować, o Jezu, prawda? Się uczyć, sama się. O, dziękuję, się, dziękuję, Alicjo, uczyć się, prawda? A wymaga to wszystko czego? Czasu, prawda? Doświadczenia, prawda? Więc dlatego słuchajcie, jak dobrze pisze Prinkę, prawda? Zobaczcie, nie? W Bademekum Astrologa, że często słuchajcie, jakby przy kwadraturach opozycjach, jak się weźmie na jego hasełka, prawda? Które jakby tam Rafał napisał, to widzimy jedną rzecz. On przy kwadraturze pisze, syn marnotrawny, prawda? Przy opozycji podobnie. Bo co to oznacza? Na początku możesz umoczyć. Często, słuchajcie, są horoskopy z silną opozycją, kwadraturą do Jowisza. Często ci ludzie doświadczyli bankructwa, doświadczyli przeinwestowania. W skrajnych przypadkach próbowali się gdzieś zmieścić, nie? I się nie zmieścili, nie? I muszą się tego nauczyć, nie? Więc tak można powiedzieć, prawda? Że jakby przy Słońcu Jowisz zawsze, ale mimo tego, słuchajcie, że jakby są to czasami aspekty trudne, które cię przepychają przez jakieś niemiłe rzeczy, gdyby ktoś się mnie zapytał, mieć aspekt Jowisza do Słońca czy nie mieć, to ja zawsze mówię, bierz, nie? Ciągnij tą orbę, nie? Po prostu, ciągnij orbę, bierz ten aspekt, nie? Dlatego, że on spowoduje, że no, jakby ta energia może być w jakiś sposób przez ciebie poznana, ona zaistnieje w twoim życiu, prawda? Da ci tą możliwość. Natomiast oczywiście, słuchajcie, jakby to powiedzieć, nie? W różnej, że tak powiem, formie, słuchajcie. Oczywiście, żeśmy przewalili, nie mamy czasu, nie? Słuchajcie, szybki luk, nie? To jest Mick Jagger, nie? Słońce, koniunkcja Jowisz, koniunkcja Pluton, w jakim znaku zodiaku? W Lwie. Można lepiej? Można lepiej, nie? A to jest, słuchajcie, zdjęcie, które mnie urzekło. Urzekła mnie ta historia. Nie? Zobaczcie, co tu się dzieje. Nie? No, ma dwa różne skarpetki. Nie? Słuchajcie, siedzi Jara Fajka smutny, nie? Słońce, koniunkcja, Jowisz w Lwie. Dzidzia w środku, zakrócona, kto jest obok? Kto rozpoznał? Alain Delon jest obok, prawda? Więc słuchajcie, jakby to jest zawsze nadzieja. Że, słucham? Tak, tak, to jest oryginalne zdjęcie, to jest Mick Jagger, siedzi zdołowany, widzisz, ta tutaj, nie, generalnie, a to już ta-dam, nie? Więc to jest, słuchajcie, zdjęcie, które mówi o tym, że jak nie masz koniunkcji, ale masz inny aspekt, to też możesz być wygrany. To jest Alain Delon. Sekstyl, prawda? Zobaczcie, do Wenus, widzicie? Nie jest sekstyl Jowisza do Wenus, nie? Więc słuchajcie, nigdy nie tracimy nadziei, nie? Jak mamy silnego Jowisza. Albo jak mamy słabego, że da się na nim coś, słuchajcie, fantastycznego zbudować. Jak patrzycie na Jowisza z Wenus, nie, to zawsze pamiętajcie, słuchajcie, Wenus jest czym? Też benefikiem, nie? Czyli teoretycznie te dwie planety są razem jak? Super, nie? I generalnie, słuchajcie, Wenus ma działanie, które po pierwsze, prawda? Wenus lubi luksus, nie? Wenus lubi na bogato. No zobaczcie, Jowisz lubi na, jakby to powiedzieć, na ekstatycznie. Nie na szeroko, nie? Po prostu, nie? Na szeroko jedziesz, nie? Jak ja to nazywam, słuchajcie, w szerokim paśmie pojechaliśmy, nie? To jest Jowisz. Natomiast Wenus jest bardziej. Enfant. Ja coś wtrącę.
Mój szwagier miał pracownika, niestety nie znam horoskopu tego pracownika, którego, znaczy taki robotnik. Prosty chłop. Prosty chłop, który miał życiowe hasło idę gdzie szyży. Dobre, no, dobre, piękne, no, to jest właśnie Jowisz, gdzie nie, to szerzej, gdzie tak. Szerzej, tak, gdzie po prostu tam wchodzę, nie, to jest Jowisz, słuchajcie, to można normalnie sobie, wiesz, wytatuować jako Jowiszowa, prawda, generalnie rzecz, nie, choć jakbym miała się tatuować, to pewnie napisałabym saturniczne, samo się nie zrobi, nie, to mi sprzedał Mars w Koziorożcu w szóstym domu, czyli zobaczcie, Mars wywyższony w Joyu po prostu, powiedział któregoś ranka, panie Miłko, wręczając mi ścierkę. Samo się nie zrobi. Nie? I ruszyliśmy myć toaletę dla niepełnosprawnych. Nie? Więc to jest moje hasło. To jest coś innego. Aha. Instynkt wiedzenia, że tam jest... Tak, ale to jest dokładnie. Wybierania tego, tak, co, dokładnie, Wojtku. Łatwo. Dziękuję ci. To jest clue, prawda? Jakby tego, że tym Jowiszem... Bo zobaczcie, tymi planetami, które masz w horoskopie i tymi częściami swojej osobowości, przyciągasz okoliczności, bo na to jesteś uważny, w to się pchasz. Prawda? Więc jak masz tego silnego Jowisza, kwadratura, koniunkcja, opozycja, wszystko biorę jako silny, idziesz w te Jowiszowe rzeczy, ty czujesz, gdzie one są, prawda? Bo tam jest twoja energia, tam jesteś u siebie. Nie? Taka, słuchajcie, pamiętam, jak kiedyś z koleżanką saturniczną szłyśmy ulicą pewnej stolicy europejskiej i ja mówię tak, ty chodź, zobacz, pap, sklep Guerlaina, idziemy, nie? A ona mówi tak, nie, ja nie będę tam wchodzić. Ja mówię, ale czemu? Mówię, chodź sklep Guerlaina. To by to nie była inna, nie? Boże, słuchajcie. Nie, generalnie Iza w ogóle nie ma takiego problemu. Nie, a koleżanka właśnie z takim trochę miała wtedy osłabione tranzyty, mówi tak, nie, to ja poczekam na ciebie na zewnątrz, wiesz, bo ja nie lubię, jak te sprzedawczyni się tak na mnie jak na bidaka patrzą. Nie? Jak wy widzicie, prawda? Natomiast mój Jowisz generalnie, już proszę bardzo, nie, w ogóle siadamy, nie? Więc jakby to jest, ale widzicie, to jest znowu różnica w podejściu, nie? Więc generalnie tak, nie? Poczekajcie, przepraszam, już się zdradziło, słuchajcie, nie? Już się zdradziło. Więc Wenus z Jowiszem, prawda? Jakby Jowisz będzie ci co robił? Powiększał tą Wenus, nie? Czyli w skrajnych, bo zawsze, słuchajcie, daje ten aspekt, to, że masz trochę lepiej, mimo wszystko, spadasz bardziej jak kotek na cztery łapki. Bardziej, prawda? Możesz tego nie widzieć, możesz tego nie doceniać, prawda? Ale obiektywnie rzecz biorąc, jakbyśmy cię przyłożyli do średniej krajowej, albo średniej twojego bloku, nie? Albo średniej klepiska w twojej wsi, nie? To twoje klepisko ma lepszy dywanik, prawda? Widzicie, to jest Wenus z Jowiszem. Czujesz, że ci się należy bardziej. Oczywiście, jak masz kwadraturę, opozycję, nie? To dlaczego nie jest ci dobrze? Bo inni mają lepiej. Prawda? To jest ten klasyk gatunku, opozycja Jowisza z Wenus, prawda? Kupiłaś sobie piękną sukienkę? Poszłaś na to wesele w tej sukience? I kurna ta weszła, słuchajcie, w Diorach cała. A ty w Halbzarze kupiłaś, a byłaś taka dumna z Izary, słuchajcie. Nie widzicie? To jest też często, prawda, odwoływanie się do innych, porównywanie się do innych w sferze, prawda, generalnie związanej z Wenus. I zaraz mi drugi spadnie właśnie, słuchajcie, więc i często słuchajcie w miłości, bo Wenus to jest też miłość. Masz swojego henia i było ci z nim cudownie, nie? I po dwóch tygodniach się zaczyna. A Marian to Halinie kupił. No, widzicie? A róże to mi mogłybyś codziennie przynosić, ale to z Biedronki mi róże przyniosłeś. Te za 9,99. Tak mnie kochasz. Tak mnie kochasz, nie? Widzicie? Kwadratura, opozycja. Ludzie sobie to robią, to są głosy w nich, to jest ich sposób działania, nie? I tu proszę bardzo, ilustracja Wenus, kwadratura, opozycja, Jowisz, tylko się nie obraźcie, nie? Przemyślcie, proszę bardzo. Wow, skąd masz taką elegancką torebkę? Tu Dolce & Gabbana wjeżdża, nie? Tu powinien jeszcze Jork z niej wystawać. Mam chorą córkę. Prawda? Bardzo często, słuchajcie, Jowisz do Słońca, Jowisz do Wenus, to jest to słynne daj. Daj. Jak wam dzwoni klient i wymęcza zniżkę, jaki ma aspekt w horoskopie? Nie, Saturn nigdy nie dostaje zniżek. Słuchajcie, to jest po prostu niezbadana przyczyna kosmosu. Saturny nie dostają zniżek. Saturny się nawet boją o to poprosić. Saturn mówi tak, mam cztery zyla, nie wchodzę. Prawda? Widzicie? Mam swoją godność, swoją dumę saturniczną. Natomiast Jowisze co robią? Dzień dobry pani, bo ja tu właśnie mam cztery zyla i pomyślałam sobie,
Nie? Widzicie? A jest dzisiaj jakaś promocja. Widzicie? A mogłaby mi pani zrobić, no ja nie wiem, to ja się jeszcze zastanowię, wie pani, bo ja mam tylko 4 zyna. Prawda? Negocjujesz, prawda? Jowisz jest planetą negocjacji. Próbujesz z tym losem grać, nie? Więc tak można powiedzieć, nie? Że te wszystkie jęczki, słuchajcie, które dostają coś taniej, mają silne jowisze, nie? I potem szlak was trafia, bo daliście zniżkę, a tu generalnie wchodzi dama, nie? Albo generalnie jowiszowy dam, nie? Więc jakby widzicie, o co chodzi, prawda? Chcesz więcej, ale często jowisz, prawda? W tych negatywnych aspektach z Wenus powoduje, że pomimo tego, że ludzie dostali tą zniżkę, są niezadowoleni, prawda? Więc jeżeli mamy taki trudny aspekt między tymi dwoma benefikami, to musimy popracować z tym głosem niezadowolenia, prawda? Żeby nie odbierać sobie samym energii. Jakoś to podzielić, nie? Co jest tematem, słuchajcie, na inny wykład. Nie, z księżycem. Mamy co, słuchajcie? Przede wszystkim tak, księżyc to jest prywatność, siła uczuć, opieka, nie? Ale księżyc, trochę jak tu, prawda, mówił Marcin o Ceres, tu podsłuchałam, że to są małe rzeczy. Księżyc kocha małe rzeczy. Księżyc kocha, słuchajcie, zauważcie, że jak macie na przykład księżyc w raku i idziecie na zakupy, to kupicie jak moja matka w PRL-u półcielaka? Słońce jowisz, moja matka, nie? Kupiłam półcielaka. Nie, rozumiecie, co to znaczy, nie? Nie, no już na szczęście zamordowany, słuchajcie. Albo tak, będziemy robić pomidory w słoikach, kupiłam. Ja mówię, ile mamo kupiłaś? 40 kilo. Nie, to jest słońce jowisz. 40 kilo kupiłam, już pani Józio wiezie. Nie, i potem kto oczywiście robi te pomidory, nie? Wiadomo kto, nie? Tak, generalnie. Waga nie robi, nie? Waga siedzi i patrzy, nie? Więc słuchajcie, jakby ludzie, którzy są księżycowi, też mają dużo różnych małych rzeczy, prawda? Albo dużych rzeczy. Dużo przyjaciół, prawda? Generalnie. Dom i dacze. Samochód i rower, prawda? Córkę i syna, kota i psa, prawda? Więc jakby księżyc też to wszystko mnoży. Więc jak masz jowisza, który ci dotyka księżyc, to jowisz co temu księżycowi? Mówi, jeszcze więcej się rozmnóż. Prawda? Jeszcze więcej rzeczy weź, nie? Więc jak masz koniunkcję, to jakby masz w sobie to, że emanujesz tą energię. W związku z czym najczęściej jesteś wybierany jako pracownik miesiąca. Ludzie cię lubią. Prawda? To jest wielki dar. Kobiety cię lubią, dzieci cię lubią, koty się do ciebie pchają. Bo jesteś taki, o, prawda? Emocjonalnie otwarty, ciepły. Prawda? Cały czas pamiętamy, jowisz jest ciepły, jowisz ociepla. Opozycja. Kolejny daj. Nie? Byłoby miło, gdyby. Ziuta nie popsuła nam tego przyjęcia. Prawda? Widzicie, gdybyśmy kupili mieszkanie na Białołęce, a nie na Ursynowie, to żyłoby nam się o wiele lepiej, bo tak mi mistrzyni Feng Shui powiedziała. Już nigdy nie będziesz szczęśliwa na Ursynowie, jak ci mistrzyni Feng Shui powiedziała, że lepiej ci będzie na Białołęce. Nie? To jest opozycja, księżyc jowisz. To bezpieczeństwo i szczęście jest gdzie indziej. Prawda? Więc jakby często ludzie przy twardych aspektach jowisza z księżycem będą bardzo często zmieniać domy. Prawda? Robić rearanżację tego domu, przeprowadzać się w nowe miejsca, ponieważ jowisz mówi tak, tam jest lepiej, idź tam. Prawda? Widzicie, a wywyższony jowisz w raku, prawda, mówi, no na pewno tak będzie, prawda? Na pewno tak będzie, nie? Sekstyw, rewelacyjny aspekt, ponieważ mówi ci, że zmieni się na co? Na lepsze, prawda? Że to się uda, że pokonam te nieprzyjemności, polubią mnie w końcu, to jest sekstyw. No a trygon? I tak mnie lubią, nie? A jak ci mnie nie lubią, no to na pewno Halina mnie lubi, nie? To już do niej dzwonię. Prawda? Widzicie, jowisz z księżyca mówi, że jakby też, a nie jest aspektem, który mówi, że jesteś jakby blisko z jakąś jedną konkretną osobą. Bo zobaczcie, Saturn się trzyma jednej osoby. Prawda? Jak się zakochasz na Saturnie, to jesteś już wbity, prawda, w tą Mariolę. Nie? I 20 lat mija, ty dalej Mariola, to jest Saturn. Prawda? Natomiast na jowiszu, wow, nie? Piotr straszny. Natomiast na jowiszu, prawda, jakby w szerokim paśmie, prawda, też trochę Mariola, nie? Widzicie, nie? To jest ta różnica. Więc na trygonie będzie lepiej, słuchajcie. Każdy aspekt jest dobry. Zobaczcie, kto się urodził teraz na księżycu z jowiszem? Sześcioraczki, słuchajcie, nie? Sześcioraczki, słuchajcie, jowisz w strzelcu po prostu komuś sypnął. Dobra godzina. Wiecie co, słuchajcie, godzinę Ewa Klubrz wyczaiła na Facebooku, że 10:13, bo było zdjęcie inkubatora z numerem 6, nie? Czyli z tą ostatnią dziewczynką i tam było napisane numer 6, 10:13. Tak, Malwinka, prawda? Więc jakby ta, znając procedury,
Tak, że to jest ostatnia, prawda? Więc co 2 minuty przeciętnie, prawda? Się, że tak powiem, wyciąga, nie? Słucham? Urodziły się sześcioraczki, a Ceres jest w Strzelcu, obok księżyca. Tak, tak, bo jest 9 stopni, nie? Generalnie. No. Tak, ale słuchajcie, no niesamowity jest ten horoskop. I zobaczcie, jak się pięknie bili z tymi dzieciakami, nie? Na księżyc z Jowiszem. Prawda? Ładna koniunkcja. Taki dosyć bezpieczny dzień. No mam nadzieję, że będą... To, co, co? Ma? Które co? Tu jest ascendent w Lwie, nie? Na 10. Słuchajcie, bardzo ciekawy horoskop. Zapiszcie sobie datę, nie? Bo to słuchajcie, to trzeba będzie obserwować te dzieciaki. Co? I już mówię. 20 maja 2019, nie? I zobaczcie, dwa benefiki wywyższone. Znaczy w sensie w godności. Zobaczcie, bardzo silna. Słucham? Już mówię. 20 maja 2019, 10.13, Kraków. To jest ostatnia. To jest ostatnia. Więc to jest ta szósta dziewczynka. Piękny horoskop, ale to jak Iza mówiła, prawda? Ciekawy byłby horoskop rodziców, nie? Z godzinami. Bo słuchajcie, obadanie sobie tego, co tam się dzieje, nie? W piątym domu, na Imumseli, prawda? Generalnie, jakie mieli tranzyty, to by było ciekawe, nie? Może nam się uda to zdobyć, nie? Że Wenus w koniunkcji z Uranem. Tak, też tak, dokładnie, no wiesz, no rośnie w takim domu, nie? Ale zobaczcie, jak tu jest ich dużo, nie? I Wenus włada im serce. Tak, i to jest tak, pierwsze w Polsce. Słuchajcie, no podobno jak się wczytałam w to, to już nie da się urodzić więcej dzieci, rodzaj ludzki już nie może mieć więcej. Jak sześcioraczki. Tak, naraz, że już nie ogarniasz tego więcej, bo to, słucham? Żywych, prawda? A to tutaj, jak donosiły media, to nie było żadne in vitro, to się po prostu tym ludziom trafiło. Prawda? Trafiło się im po prostu. Prawda? Słuchajcie, no nie wiemy, nie? Po prostu, więc to się im, słuchajcie, trafiło, nie? Nie, ale ciekawa, słuchajcie, koncepcja. I teraz szybko zmierzamy, bo przewaliłam czas oczywiście, nie? Jowisz i Merkury, nie? Tak jak mówiliśmy, to nie są dobrzy kumple, prawda? Bo Jowisz mówi, polecę do Las Vegas i będę tam gwiazdą, nie? A Merkur mówi, krycha, po angielsku nie mówisz, na bilet nie masz. Nie? Więc tak można powiedzieć, nie? Te głosy to mówią w tobie. Po angielsku nie mówisz, na bilet nie masz. Jak ty się tam dogadasz? Da? Więc jakby Merkury często kasuje te pomysły jowiszowe, ale jeżeli mamy koniunkcję, to one mówią jednym głosem. Prawda? Więc Merkury jakby jest tutaj... Musimy ocenić siłę, prawda? Kto jest silniejszy, Jowisz czy Merkury, prawda? Jakby w tym horoskopie, ale najczęściej, słuchajcie, koniunkcja mówi tak, przekroczę ograniczenia, dowiem się, dotrę tam. Dlatego możesz mieć szczęście w podróży, nie? Kochać te podróże, lubić języki obce, mieć szeroki umysł, prawda? Widzicie, nie interesują cię, nie wiem, prawda? Problemy, nie wiem, coś przyziemnego, nie? Problemy, słuchajcie, płynu do prasowatni, nie? Interesują cię problemy filozoficzne. Prawda? Chcesz czegoś, co jest szersze, większe, prawda? Jakby jowiszowe. I teraz opozycja to jest klasyk gatunku, nie? Prawda jest gdzie indziej. Wątpisz, prawda? Wątpisz we wszystko, sam nie wiesz, co myśleć, prawda? Wypytujesz innych o zdanie, tropisz ich błędy. Prawda? Więc jakby opozycja też jakby nastawia ten nasz umysł, prawda? W takim bardzo krytycznym punkcie. Na kwadraturze raz prawda, raz nieprawda. Raz wierzysz, raz nie wierzysz, prawda? Jakby miota cię to wszystko w różnych kierunkach. No i oczywiście najlepsze sekstyle trygony, no bo przy trygonie tak naprawdę nie musisz się uczyć, bo to wszystko wiesz. Bardzo często, słuchajcie, ludzie, którzy mają trygon, słońca z Jowisza z Merkurem, jakby mówią tak, mówią, pani Miłko, ja w ogóle odkryłam tego tarota i ja się tego w ogóle nie musiałam uczyć, ja to sobie przypomniałam. Ta anamneza platońska się odbyła. No, więc tak można powiedzieć, że jakby ten sekstyl i trygon, one dają nam taką szansę. Przy trygonie wszystko jest jasne, prawda? Jakby znajdujesz tego świętego grala. Jest, prawda? Zilluminowało się, pokazało ci się. Tak jakby Merkury i Jowisz znalazły się w równowadze. To, co ludzkie, to, co boskie, zbiegło się w jakimś punkcie. No więc jakby to jest, słuchajcie, aspekt, który zawsze lepiej mieć, jak każdy aspekt Jowisza, nie? Hermann Hesse. Klasyczna, prawda, jego twórczość, Wilk stepowy, Gra szklanych paciorków, Siddhartha, prawda, jak będziecie czytać jego powieści, popatrzcie sobie na horoskop. 2 lipca 1877, godzina 18.30 w Kal. Prawda? Noblista. Słucham? Noblista. Jest to tak nudne, że nie da się tego czytać. Powiedziały moje bliźnięta, nie? Po czym z nieznanych kosmosowi przyczyn to czytasz i nagle okazuje się, że to ma głęboki sens. Nie widzicie? Merkury Jowisz.
Ci, którzy nie czytali, zwłaszcza w kontekście interpretacji horoskopu, polecam taką jego jedną z wcześniejszych powieści Siddhartha, prawda? Bo jakby to jest powieść o drodze do siebie. Nie, więc słuchajcie, Violette Villa sobie odpuścimy. Może sobie warsztat kiedyś, słuchajcie, zrobimy o tym, bo ja to się nie wyrabiam. Słucham? Nie mam godziny. Nie mam godziny, niestety, słuchajcie. Jowisz z Marsem, to jest to, co mówiliśmy, nie? Dwa gorąca się zbiegły, nie? I się kotłują. A jak się kotłują, to co z tego będzie? Wojna, prawda? Afera, aktywność, działanie, siła, nie? Jesteś menadżerem na froncie, tak się czujesz. Ciągniecie do dziedzin, które są, widzicie, marsowe, ogniste, czerwone, szybkie, prawda? Energiczne. Wszystko możecie do tego dopasować. Koniunkcja. Ja dam radę, zrobię to, mogę i chcę. Nie, słuchajcie, teraz jeden z moich przyjaciół, który ma koniunkcję Słońca z ma koniunkcję Marsa z Jowiszem w Strzelcu, doświadcza, słuchajcie, ostrego tranzytu Saturna do swojego Słońca i po raz pierwszy w życiu ludzie nie robią tego, co chce. Znam go wiele lat i w życiu nie widziałam go w takiej histerii. Nie może robić tego, co chce, prawda? Jak masz Jowisza z Marsem, to robisz to, co chcesz. I co ci się stanie? Uda ci się, wolno ci, prawda? Więc to jest takie, słuchajcie, trochę taka postawa bogatemu wszystko wolno. Przy opozycji jest problem, bo musisz z kimś to przewalczyć, prawda? Przy kwadraturze mam siłę i dzisiaj to robię, ale czy jutro będzie mi się chciało? Widzicie, włącza się zmienność. I przy sekstylu osiągnę to, prawda? Przy trygonie jest sytuacja, gdybym chciał, to bym mógł, nie? Ale mi się nie chce. Ale mi się nie chce, nie? Generałowie, słuchajcie, cała masa słynnych generałów, jak De Gaulle, prawda? Jowisz Mars w wodniku. Churchill, prawda? Nie generał, ale prawda? No jakby przeprowadził Wielką Brytanię przez II wojnę światową. Mars z Jowiszem, prawda? Więc jakby zwracajcie na te aspekty w Joseph Heller, prawda? Generalnie mamy, słuchajcie. Tak. Tak, już słuchajcie, musimy kończyć, nie? Wiesz co, dam ci na przerwie, wiesz, słuchajcie. I teraz słuchajcie tak, nie? Słuchajcie, prawda? Generalnie tu już musimy przejść szybciej, nie? Do Jowisza i Saturna. A to już są aspekty pokoleniowe, prawda? Jak widzicie. Natomiast Saturn w naszym horoskopie reprezentuje tą zimę, nie? Tu masz królestwo zimy, tu musisz się zorganizować. Tak? Tu ktoś może przyjść i powiedzieć, Panie Miłko, w ogóle 20 slajdów Pani miała, pokazała Pani 7, w ogóle do tematu żeśmy nie przeszli, bez nadzieja, nie przychodzę więcej. Nie? To jest Saturn, nie? Widzicie? Więc jeżeli masz koniunkcję, a to jest pokoleniowy aspekt, tak jak mówiłam, zwróćcie uwagę, ci, którzy urodzili się na początku lat 80. mają to w wadze, prawda? Z wywyższonym Saturnem. Tak? Widzicie, nie? To często masz poczucie, że dasz radę i zrobisz to. Prawda? Ale tu już nie możemy przypisać tego do konkretnej cechy charakteru, bo musimy zobaczyć, którym domem to włada, gdzie to jest w horoskopie, prawda? Kim ten człowiek jest. Prawda? Więc jakby nie możemy powiedzieć, że oni będą bardziej, nie? Tacy albo inni, ale w przypadku Jowisza i Saturna patrzymy na pewne społeczne uwarunkowania, więc często ten aspekt pokaże ci, jakie masz podejście do tej Jowiszowej dzieciny, do autorytetu. Prawda? Czy kwestionujesz go, czy zgadzasz się i cmokasz biskupa w mankiet. Tak, więc jeżeli masz koniunkcję, to możesz cmokać biskupa w mankiet, albo możesz powiedzieć, ale przepraszam bardzo, trzeba to zmienić, zreformować, ja się nie zgadzam. Prawda? Jak masz opozycję, to walczysz z tym autorytetem, zmagasz się, prawda? To są bardzo trudne psychicznie aspekty. No i kwadratura, nie wiesz, prawda? Jak się do tego odnieść. Raz jest tak, raz jest inaczej. Nie? No i najlepsze oczywiście aspekty, sekstyle i trygony. I teraz słuchajcie na koniec, nie? Generalnie jak mamy planety zewnętrzne, czyli Plutona, Urana, Neptuna, prawda? To Jowisz, dotykając się do nich, sprowadza je do sfery ludzkiej, prawda? Czyli będzie ci pozwalać działać na bardzo dużą skalę albo mieć bardzo duże oczekiwania, prawda? Jakby w kwestii planet, które są. I teraz jak jest horoskop Gatesa, prawda? Na przykład zobaczcie, jest Jowisz z Plutonem na granicy drugiego i trzeciego domu, prawda? Ja uważam, że ewidentnie działa mu to i na drugi, jeden z najbogatszych ludzi świata i na trzeci. Prawda? Dlaczego na trzeci? Co jest na tym komputerze? Jego produkt. Facet jest wszędzie. Jego produkt jest wszędzie. Nie? Więc jakby tak na to patrzcie, prawda? Że jakby Jowisz powiększa, prawda? Również to, czym planety pokoleniowe się zajmują. Więc tak można powiedzieć, słuchajcie, że no tyle przygotowałam, żebyśmy warsztat zrobili, słuchajcie. Może go zrobimy, słuchajcie, rzeczywiście po prostu dla stowarzyszenia. I teraz tak bym powiedziała, nie? Że taki cytat z Eliota na koniec, nie? Ze wstępu do tranzytu Wenus Harry'ego Crosby'ego. Tylko ci, którzy ryzykują pójście za daleko, dowiedzą się, jak daleko można dojść.
nie? Logiczne, nie? Tam może być smog, ale nie musi. Nie? Więc jakby na to też, słuchajcie, musimy uważać. Więc bardzo Wam dziękuję, słuchajcie, za dzisiejszą rozbiegówkę, nie? Bo to była rozbiegówka przed już poważniejszymi wykładami. Chciałam, słuchajcie, przypomnieć wszystkim, że będziemy jeszcze mówić o Jowiszu.